co on dziś o tobie pomyślał? Takie pytanie zadałam dzisiaj kartom Lenormanda i zapraszam Państwa na wysłuchanie tego, co opowiedzą nam karty. Karty Lenormanda, jak i różne inne karty, są inspiracją do przemyśleń, do ułożenia sobie spraw, do spojrzenia na Państwa problemy z innej perspektywy, by jeszcze raz przemyśleć sprawy na nowo. Karty to drogowskazy, które być może dadzą Państwu impuls, w którą stronę macie pójść lub jak rozwiązać macie swoje problemy. Dlatego właśnie wróżby z kart traktujmy jak impuls do intensywnego przemyślenia czegoś, co jest dla nas ważne. Weźmy z tych wróżb tylko to, co rzeczywiście pasuje do danej sytuacji, do danego problemu. Co on dziś o tobie pomyślał? Proszę, zasubskrybuj mój kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś lub nie zrobiłaś, ponieważ jeśli naciśniesz opcję subskrybuję z dzwoneczkiem na górze, dostaniesz codziennie darmowe wróżby na rozmaite tematy dotyczące Twojej sfery miłosnej lub też innej. Proszę, napisz mi również komentarz, którą grupę wybrałeś, wybrałaś i czy to z Tobą zarezonowało. Jest to bardzo dla mnie ważne dla dalszej pracy z kartami. Również bardzo proszę o lajki z kciukiem w górę oczywiście dla wymiany naszej energii i dziękuję serdecznie. Kochani Państwo, dzisiaj dwie grupy kart Lenormanda. Pierwsza grupa to Lenormand właśnie taki Angeliny Schulze i druga grupa to Lenormand Gilded Reverie. Jest to ta talia Lenormanda, czyli dwie grupy są to talie Lenormanda, jednakże różne grupy, różne wydania, różnego autorstwa. Tutaj jest włoski artysta, który wydał te karty właśnie. Tutaj jest utalentowany artysta Ciro Marchetti, który zrobił te piękne karty. Natomiast tutaj ta talia pierwsza jest autorstwa niemieckiej wróżki również Angeliny Schulze. Wybierzcie sobie, kochani, lub talię lub przedmioty. Przedmiotami jest dzisiaj grupa pierwsza aniołek i grupa druga kryształ. Oko kryształu. Także wybierzcie sobie albo talię, albo przedmioty. Intuicyjnie, która grupa magnetyzuje z Wami. I zaczynamy od grupy pierwszej. Co on dziś o Tobie pomyślał?
Na dnie talii Lenormanda pokazał mi się już temat uleczenia czegoś, co było między wami chore, nienormalne. Trzeba to uleczyć. Być może było coś tutaj niejasne, tak? Widzimy za mgłą. Więc trzeba to uleczyć, wyjaśnić, jeszcze raz wzmocnić. Chodzi tu właśnie o zdrowy rozwój waszej relacji. O to, by ta relacja stała się silniejsza, masywniejsza, jak przysłowiowy dąb. By miała stabilne korzenie, czyli fundamenty, by była stabilna, mocna, by przeżyła wszystkie kryzysy. Także to jest już ten temat, który wychodzi tutaj. I teraz co on pomyślał o tym? Pomyślał, by wrócić. Tutaj mamy kogoś z przeszłości, kto wraca. Jednak wracając chce być silniejszy, mocniejszy. Wraca i wyciąga do was rękę na zgodę. Wyciąga do was rękę, bierze odpowiedzialność za wszystkie sprawy. Wyciąga rękę, by jeszcze raz spróbować, by coś wyjaśnić, podsumować. Nie chce tutaj ta osoba być na rozdrożu, niepewna. Nie wie tutaj, co z tą relacją. Myśli o was w ten sposób, że nie wiadomo właśnie teraz, w którą stronę pójść, co zrobić, jak się zachować, co z tą relacją, że jest, po prostu jesteście na rozdrożu. Nie wiecie, jak rozwinie się ta relacja, w którą stronę pójdzie. Więc dlatego tutaj myśli partner o wyciągnięciu ręki na zgodę, na wyjaśnienie tych spraw. Wraca, chce być silniejszy, chce spróbować jeszcze raz. Myśli o tym, że coś się skończyło. Tęskni za wami wieczorami, nocną porą. Myśli o stabilizacji z wami, czyli myśli tutaj o zakotwiczeniu się, czyli o stabilnej relacji, którą być może teraz straciliście, ponieważ jest śmierć, czyli jakiś smutek, właśnie jakaś chora atmosfera, która musiała być tutaj uśmiercona, ponieważ tak dalej nie mogło być. Coś, co było chore, niezdrowe, toksyczne, musiało umrzeć śmiercią naturalną i teraz no jest smutek, jak po każdej śmierci, jak po każdym końcu. Też jest pauza, cisza, nie ma nic. I właśnie to wzbudza w partnerze, w osobie, o której myślicie, w partnerce, o której myślicie, o osobie, o którą pytacie, wzbudza to silne właśnie myśli, przemyślenia, emocje. Także myśli, tęskni wręcz bardzo głęboko, by znów pójść z wami w stronę stabilnej relacji, stabilnych kontaktów. Skończyło się również między wami raptownie, szybko pisanie, kontakt pisemny, korespondencja. Jest jakaś blokada tutaj, blokada być może na środkach masowej komunikacji, czyli WhatsApp, Messenger, Facebook, wszystkie, no nie wiem, SMS-y, jest zablokowani jesteście, czy zablokowaliście się, urwaliście, skończyliście, przerwaliście, ucięliście korespondencję pisemną. Czyli nie ma spotkań, nie ma pięknych momentów w związku, ale nie ma również korespondencji. Została ona bardzo szybko, nagle zerwana, co jest bolesne również.
przez to, że właśnie zakończona jest ta korespondencja, nastały wielkie straty, szkody w waszej relacji, które być może nie są już takie proste do naprawy. O tym myśli właśnie osoba, którą pytacie. Również ma lęki, wielki strach, że tego nie da się już naprawić. Wielki strach, że jest to już skończone na zawsze. Coś, co jest przecięte kosą, krwawi, boli. Cierpimy przez to, jesteśmy przez to zranieni. Być może nie jest już tak łatwe do naprawy. Dlatego ma ta osoba oczywiście niespokojne myśli, ale również lęki. Troski. Jest niezadowolony. Ma też lęk stracić was na zawsze. Wie, że wszystko się przez tą zerwaną komunikację, korespondencję opóźnia, przewleka. Obciążone jest, problematyczne i właśnie to sprawia mu ogromne lęki, że tego nie da właśnie się już naprawić i że wszystko runie i nie będzie już możliwości powrotu. Dlatego temat właśnie tej wróżby, o czym myśli ten partner, za którym wy tęsknicie, jest uleczenie. Uleczenie stosunków między wami. Uleczenie przerwanej korespondencji. Uleczenie właśnie tego stanu śmierci i kosy, blokady. Są tutaj złe karty, tak jak śmierć, kosa, szczury. Więc dużo lęków, dużo kryzysu, cichych dni, braku kontaktu. To wszystko chce partner naprawić i właśnie o tym myśli. O tym myślał właśnie dzisiaj w stosunku do ciebie. Dziękuję grupie pierwszej. I zobaczmy, co pokaże talia Lenormandza grupy drugiej. Zapraszam grupę drugą. Grupa druga. Było to oko kryształowe. Co on dziś o tobie pomyślał? Na dnie kart Lenormanda mam bukiet kwiatów. Czyli to, co pomyślał dziś twój partner, twoja osoba kochana, jest zaproszenie, niespodzianka, miła rozmowa, miły czas spędzony z tobą. Myślał o tym, by powróciły być może randki, spotkania, radość, by znów było pięknie. Być może myślał o przeprosinach, o miłym kontakcie z tobą lub wizycie u ciebie. To jest temat, który pokazały karty na dnie talii. Myślał twój partner również, że dużo między wami znów komplikacji, obciążeń, zawikłań, niejasnych spraw, opóźnień, jakiejś mozolnej drogi, która powoduje bardzo dużo szkód, powoduje to, że nie możecie dojść do celu szczęścia w tej relacji. Myślał również o jakiejś akcji, inicjatywie, podjęcia inicjatywy w stosunku do was i spełnieniu marzeń z wami, najskrytszych, najgłębszych marzeń. Marzeniem jego jesteście wy, ponieważ w waszą stronę, czyli osoby pytającej, podąża tutaj wasza osoba i
pragnie z Wami głębszej komunikacji, głębszych emocji, uczuć, głębszych relacji i spełnienia najgłębszych marzeń, wyjaśnienia wszystkiego, co widzimy tutaj w postaci promieni słońca, które dają nam jasność. Także myślał dzisiaj o tym, by przejąć jakąś inicjatywę i wyjść z tych tutaj zawikłań, problemów, komplikacji. Myślał również o jakichś sprzeczkach, które mieliście, o tym, że trzeba je posprzątać, usunąć. Troszczył się o to, jak wyleczyć, umocnić, wzmocnić wszystko to, co jest między Wami chore, słabe. Jak i co zrobić, by relacja ta była znów stabilna, by znów poczuć bezpieczeństwo i siłę tego związku, stabilność, długotrwałość. Co zrobić, by nie spowodował kontakt następnych jakichś tutaj sprzeczek, ewentualnych problemów. Myślał o Was partner również wieczorową porą lub w nocy, tęsknił. Być może śnił o Was, być może porozumiewał się z Wami telepatycznie. Myślał partner o Was bardzo głęboko, intensywnie, bo był uczuciowy, wspominał i wie o tym również, że dużo było nieszczerości w tym związku, być może nie ufa Wam, nie wierzy, być może analizuje, że dużo spraw było fałszywych, nieszczerych, nieuczciwych w tym związku. Być może nie ma ufności, ale odwraca się, jak widzicie, odwraca się od tych sytuacji nieuczciwych, fałszywych. Chce pójść tutaj w stronę głębszych uczuć, emocji, tęskni, marzy, myśli. Także tutaj mówi ta karta o głębokich uczuciach, tak samo jak tu, o najgłębszym spełnieniu marzeń. Także jest partner na pewno rozmyślający, uczuciowy, tęskniący i odwraca się od wszystkiego, od całego fałszu, który stał się właśnie tutaj jakimś problemem w Waszym związku, problemem jakichś komplikacji. Te zawikłania, problemy, zagmatwania, to wszystko musi się wyleczyć, by nie było już tego fałszu, nieuczciwości, jakichś tutaj zagrywek fałszywych w Waszym związku. Właśnie tutaj należy wzmocnić to spełnienie Waszych najgłębszych marzeń. Należy tutaj w tym kierunku właśnie wszystko wzmocnić, uczucia, najgłębsze uczucia. Te właśnie fałszywe maski, które przybieraliście w związku, nieszczerość, nieufność, zdrady, być może jakieś kłamstwa, to powoduje chore jakieś tutaj klimaty w Waszym związku i powikłania. Powikłania, komplikacje, opóźnienia, toksyczne energie. To należy właśnie wyleczyć. I myśli tutaj ma w głowie. Ma w głowie właśnie, żeby to wszystko wyleczyć, żeby zrobić jakiś znowu krok i ruch w Waszą stronę. By zrobić jakiś krok w kierunku spełnienia najgłębszych marzeń. Życzę Wam, by to się spełniło. Piękna wróżba, pomimo, że też i dla tej grupy drugiej są karty, które na pewno obciążają tutaj tą wróżbę, tak jak żmija, rózga, maski, czyli też są tu jakieś problemy, komplikacje, troski.
coś trzeba tu posprzątać, wyleczyć, wzmocnić. Życzę Wam wszystkim, by udało się właśnie to, co tutaj pokazują karty, by na końcu było spełnienie marzeń i stabilność. Uleczenie wszystkich tych tutaj chorych, toksycznych energii. Dziękuję wszystkim Państwu. Proszę o like, subskrypcję, komentarze. Dziękuję serdecznie. I do usłyszenia już niedługo.